Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring, na start którego przeeksplorujemy sobie wulkaniczną jaskinię. Dlaczego ja mam tutaj runy? What? Czekaj, ja tu gdzieś zginąłem. A tak. Tak, przypomnę sobie, dobra, to potem po niej pójdę. Jak nie, to raczej nie stracę dużo. Ja chcę zobaczyć, niech mnie któryś walnie, zobaczę, jak mnie to leczy. Dobra, ale jeden, nie dwóch. No, małe trochę tej ilości. Średnio trochę to idzie. To już lepszy jest ten mieczek właśnie jednak tego wężowego boga. Jeśli chodzi o leczenie. No kurde, miał potencjał ten mieczek z lifestealem, no ale niestety... No nie zadowolił mnie. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Punkt zwiadowczy, mówisz? O, krystaliczny jaskiniowy mech przy okazji. Zgarnięty. Dobra, mam taką już pochodnię. No, jeszcze nie wybraną. Teraz już tak. No, tu ciemno jak w dupie jest potem, jak tego błądzę. I co ważne, zacząłem się właśnie cofać. Idziemy. A dobra, to ten bluz z niego zszedł. Oho, proszę, ten grubcio. O, grubcio. Wcześniej był to mini bosik, nie? Teraz to jest zwykły przeciwnik. Może jest na tyle słaby, że nie jest w stanie mi zagrozić, tak w teorii, nie? No to się mogło skończyć lepiej, no ale trudno. Okej, okay, co ten wydropił? Kawał mięsa. Okej, okay, tego chyba nie zgarnąłem jeszcze. Więc zobaczmy, co to jest. Będzie tutaj. Nie, tutaj to są gotowce. Tutaj gdzieś powinien być. A nie, już to zgarnąłem, dobra. Połamane drapieżniki. Kawał mięsa bestii. Okej, okay, dobra. Zobaczmy w takim razie. Tutaj trochę mchu do zgarnięcia. No i zobaczmy, z czym przyjdzie nam się mierzyć. Tylko może właśnie, zanim pójdziemy się mierzyć, to... No tak, tego nie mogę naelektryzować, bo to jest broń specjalna. To jest ciekawe. Na przykład, to jest miecz, który mogę ulepszać normalnie, ale nie mogę go naelektryzować. To jest miecz, który mogę ulepszać ponurymi kamieniami kowalskimi i już sam w sumie bije popieprzoną ilości obrażeń, a jeszcze mogę go naelektryzować, żeby bił więcej. Margot, królowa pół ludzi. Okej. Okay. Okej, okay, to będzie szybka walka. Myślę, że już kurde point breaka zrobiłem, ale nie. Z mało ataku chyba było. Dawaj, no hitem! No hit! Yes! Nie trafiła mnie ani razu! Nice! Słojomio! Co to jest, jakaś armata na te? Dostrzelę słoikami? Dobra, mamy tutaj wyjście, więc wychodzimy. Znaczy wyjście, teleport do wyjścia, więc wychodzimy. Ja pierdolę, ty pokaż... Dobra, czekaj, bo najpierw muszę się uporać z nimi, bo inaczej nie da mi spokoju. Morda w kubeł. Okej. Okay. Ładnie, flacha odzyskana, to mi się podoba. A
był warty więcej. I proszę, kolejna flacha. Bardzo ładnie. I za darmo odzyskane flaszki leczące. Dobra, ja tutaj zginąłem gdzieś, jak szedłem w tę stronę. Tylko gdzie konkretnie? Gdzieś tam niżej. Albo gdzieś tutaj. Niżej jednak. Wiadomo, tego może tam nie mam dużo, ale lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Łyki te flachę tak na wszelki wypadek. Dobra, będą już są gdzieś widoczne flaszki? Znaczy może te flaszki, te runy, niestety nie. Nie pamiętam, kurde, gdzie zginąłem właśnie, bo ostatni raz z Grenfeldena tydzień temu. Względem tego, jak ja to nagrywam, a względem tego, jak to widzicie, to będzie z półtora tygodnia. Więc ciężko jest mi właśnie stwierdzić, gdzie te kurde padłem. Tego się sugeruję tymi runami. Czy wróć runami, tym znacznikiem run. Dobra, właśnie czekaj, czy one nie powinny być na mapie w ogóle oznaczone? To mi się wydaje, że tak, powinny. Co ja tu mam? Szopia trupiego odoru. Dobra. Czyli w sumie mogłem się od razu teleportować nie tutaj, tylko tutaj na most i wyszłoby nawet na szybciej. Kurde, szaleństwo, zobaczyłem, że to jest naprawdę zajebisty sposób na buildy, jeśli chodzi o walczenie z tymi, nie? Jeśli chodzi o walczenie, po prostu o walkę. Build potrzebny jest naprawdę dobry. Ale tak jak przed chwilą było właśnie napisane w podpowiedzi, szaleństwo niestety jest skuteczne tylko i wyłącznie na ludzi. W sensie efekt statusowy. Szaleństwo. Wiadomo, tak po prostu, no to możemy używać zaklęcie tego szaleństwa, gdzie ja mam póki co zdane chyba tylko jedno, ale już widziałem kilka w akcji i to głównie też przez właśnie wrogów, którzy tego używają. Kurwa, zdychaj, psie! Wilku, czy chuj wie, czym ty jesteś w sumie. Ja pierdolę, mi wkurwiam takie te... 25 tysięcy, ty to nie mało tu straciłem. Okej. Okay. To jeszcze... Z tego co kojarzę, mi chyba ten jakiś wilk nie zabił, więc dla... formalności zemsty... Czy ich pozbędę? O, tutaj mamy chyba ten... Tak, ten sakramentalny pączak. Więc spoko. Tutaj jeszcze grzybek, ale akurat tego nie potrzebuję. Dobra, czyli co? Wulkaniczny dwór. Zwiedzony. Prawie od podszewki. Jeszcze zostało mi tutaj to przejście w tym miejscu, które wygląda, jakby musiał przejść jakoś tutaj po dachach. Jak ja tutaj mam jakieś przejście tutaj na powrót, to tu po dachu, na ścianę i tutaj, w to miejsce i tu jest gdzieś do otwarcia skrót właśnie do tego chyba właśnie do tego miejsca łaski. Plus tam jeszcze mnie dziwi, zastanawia mnie ten budynek tam wyżej. Bo mamy tak kolejny kościół Maryjki, no ale jeśli to jest, chodzi mi konkretnie o ten budynek tutaj, bo jeśli to jest kościół Maryjki, albo cokolwiek wartego uwagi i jeśli mogę się tam dostać, to naprawdę nie mam bladego pojęcia jak. Ale kto wie, może gra mi to w końcu powie. No i zobaczmy. Followując za tym, to musiałbym albo dostać się tam i windą wjechać na górę do tego miejsca, co trochę bardziej wygląda mi, jakby to był skrót właśnie tutaj. Zaraz potem, aniżeli właśnie tutaj wjazd na górę. Ale kto wie. No w sumie właśnie... Alternatywa to jest jakoś to obejść od tamtej strony i zeskoczyć tam, no ale tam nie wygląda, jakby się dało w ogóle chodzić na te mury. A nawet jeśli, no to ja nie wiem, jak tam wejść. Czyli tak, musiałbym iść tędy, czyli musiałbym najlepiej
Najlepiej to w sumie zeskoczyć stamtąd na takim turbo jumpie i tam, nie? Tylko oczywiście takie jumpy są niemożliwe. No chyba, że na, nie wiem, chyba, że na modach, no ale tego akurat wolę uniknąć. Jak już mam szukać takich przejść, no to wolę to robić na własną rękę i znaleźć to samodzielnie. Dobra, tutaj na dole mnie nie było. I dobra, tutaj przychodzę tam. Tam jest też miejsce łaski, co nie? Tutaj. Nie, to jest co innego. I tutaj jest co? Sala tortur. No ale sala tortur to jest właśnie. No, tam kawałek dalej. No i właśnie, to jest pytanie, jak tam przejść? Dobra. Jakoś możemy spróbować. Czyli tak, olewam tych, no chyba, że tak jak ten i tak perfidnie stanął na przejściu, znaczy może na wy przejściu. Gin poszwaro. O, zapewniłeś kolegę. No jak niemiło z twojej strony. Adios. O, tarcz człowieka węża. To akurat fajnie, że to wydrupiło. Dobra, czekaj. Pokaż mi tutaj wielkie leczenie. Nie, to. To. Podlecz się. Ładnie. Dobra, i w sumie wróćmy tutaj do katany, mianowicie do tego ostrza właśnie wężowej kości, które chyba, jeśli dobrze pamiętam, zdobyłem chyba właśnie jakoś tutaj za chyba quest z dworu. Podkreślam, chyba, bo też nie jestem pewny. O, cyk, szybki one-shocik. Lubię to. Cyk, kolejny padł. Ty też był jeden? Czy nie? Tam są tylko trupy. Dobra, tutaj jest ta. O, ty! Właśnie, czy ja mogę. Nie to, czekaj. Czy ja mogę na. Nie, i to, o, to jest też kolejna broń specjalna, której nie mogę naelektryzować. A teraz woal. Czy ja mam woal? Nie mam. Dobra, obieracz to chyba też nie jest broń specjalna, więc to. Tak, to mogę. Dobra. Naelektryzujmy w dwie ręce. I zawalczmy tutaj z tą żelazną dziewicą. To trochę laga wyłapała, no ale to już akurat jest jej problem, nie mój. Także bardzo błono. Nie bardzo wiem, jak kurde odpalić na niej tego. Jak na niej odpalić viscerala. Kurde! Zobaczcie, jak wygląda backstab tą bronią. W sensie, wiecie, chodzi mi to o to, czy to jest, wiecie, po prostu backstab, czy to będzie takie cięcie mocne z obrotu. Bo też wiadomo, różne bronie mogą mieć różne visera. Kurwa, viscerale. Różne backstaby. Bo wiadomo, viscerale. Czy to po prostu nie, no tak, no, viscerale akurat też. Nie byłem daleko, nie byłem w błędzie, jeśli chodzi o to stwierdzenie. No bo tak, viscerale też bronie mają różne. Znaczy, dobra, może nie inaczej. Może nie bronie mają różne viscerale, tylko animacja dla danego typu broni jest różna. O. To już bardziej trafnie określone. Dobra, i tutaj. Czy ja widziałem. Ja pierdolę, tu jest kurwa drabina! Jak ja to ominąłem, jak tu byłem wcześniej! Tutaj tak, to jest zablokowane, to pamiętałem akurat, tylko chciałem się upewnić, czy dobrze pamiętam. Nie wierzę, jak ja tej drabiny tu wcześniej nie widziałem! Okej, dobra, i zobaczmy. Wchodzę na górę. No i powinien teraz móc się dostać na drugą stronę. Teraz zobaczmy tutaj, czy jest jakieś otwarte albo zniszczone. Jest otwarte! No to hop. O kurwa. Okej, to. Poszło zaskakująco łatwo. Wręcz za łatwo, jeśli mam być szczery. O, i to są chyba te drzwi, które przed chwilą czekowałem. Dokładnie. Teraz błagam, powiedzcie, że tu jest miejsce łaski, będę miał taki checkpoint z tej lokacji. Tutaj. Tutaj no. Pusto. Prawie pusto. Mamy tutaj fajną rzecz. Krwawy skrzep albinauryków. Okej, czyli po prostu rzecz do wyfarmienia, którą tutaj dostaję za friko. Przy trupie, aczkolwiek nadal za friko.
15 minut minęło, prawie 16. Krew bestii. A to jest albinaurek w ogóle! O kurwa mać, przecież to wygląda jak wielka łapka na... Łapka. Wielka półłapka. Wiadomo, mówi się łapka na niedźwiedzie czasami, no ale... No to jest kurwa za ten... To jest osobowe określenie dla tego, co się z nimi tutaj dzieje. Dobra, wrócę sobie na szybko do tego mieczyka. Wężowego boga, żeby sobie odnowić właśnie trochę życia. Za free. Zwłaszcza, że te widzę są chyba same takie albinauryki. Czy albinaurycy. Czytaj, będzie to właśnie szło szybko. No ale właśnie, potrzebuję teraz tego. Potrzebuję pochodni, bo chuja widzę. A, i miałem sprawdzić te tarcze. Tarcza człowieka węża. Mała miedziana, okrągła tarcza w kształcie kopuły noszona przez wężowych ludzi z góry Gelmir. Jest wyjątkowo odporna na ogień i mówi się, że zahartowano ją w lawie. Zobaczmy. 48 tylko na ogień. No to dupy nie urywa, no ale jest lepsza od tej tarczy. Chociaż wiadomo, ja bardziej celuję w obrażenia, czy raczej redukcję obrażeń fizycznych, aniżeli jakichkolwiek innych. Bo wiadomo, jak czarów i tak dalej da się bardzo zgrabnie unikać. Złoty poziomu 9. Spoko. Kolejny. No i cyk. Żyćko odnowione. I teraz mogę wrócić do mojej kutany. No i tym bardziej błeno. Mogę zapalić? Nie. Uważaj. Dźwięk mówisz? O. Okej. Okay. To weźmy sobie zamiast... Ładowanie, to się może przydać. O, zamiast ładowanych ataków weźmy sobie... Kurde, jak na złość to odstawiłem, no. Dobra, ale styl. Kontry po zasłonie, za zdolność zasłaniania się, ładowane zaklęcie umiejętności. Dobra, weźmy to na razie, ale na szczęście mam ten item, który mi obniża z ten. Obniża czy tam redukuje wykrywany hałas, wydawany przeze mnie hałas. Gdzieś tu powinien być. O, właśnie, tutaj miękka bawełna. Proszę bardzo. Okej, dobra, jednak tu nie chodzi o to, żebym to ja nie hałasował, tylko żebym zabił wyjca pewnie, zanim zwoła sforę wszystkich tych wrogów. Ale no, myślę, że raczej... Aha, to już się skończyło chyba. To kurde, widzę, że ta bawełna nie działa za długo. Szkoda. Nie wierzę, przy tobą drzwi. Zajebiście. Okej. Okay. Okej, wychodzimy na zewnątrz. I proszę, proszę, z tej strony wychodzimy. What the fuck, man? Czy to jest to przejść? Czy to jest tutaj przed tobą coś? Zajebiście. Czy to jest? O, dobra, myślałem, że to... Czy to? Tak, to jest tu! Tu przechodzę, jestem tu. Okej, no tutaj nie chciałem przechodzić dalej, bo nie wiedziałem, czy tutaj czy nie zginę od tego. Ale najwyraźniej chyba nie, no ale jednak... Ale chyba wolę dalej się nie przekonywać na własnej skórze, czy to nie zabije. Skok w lawę. Tutaj level 9. Tutaj ten typ do mnie strzela. Ja mu się nie odwdzięczę, niestety. Nie mam czym. O, tu jest przejście dalsze. Dobra, bo w sumie... To mnie będzie prowadziło do tego skrótu tam wyżej, więc to bym sobie akurat odpalił. To zawsze jest skrót. Co do chcie... Co jest? A on też... A dobra. Myślałem, co on ma taką łapę długą, a to nie była łapa, to był ten jego... Znaczy jego, to był... Znaczy tak, to była jego broń, ale to był ten bicz, który ja już też mam na wyposażeniu. No i zobaczmy. Przed tobą góra, tak, tak, tak.
O nie! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! No to się źle skończyło, panie dziejaszku. Dobra, tu mamy... windę. Gdzie to jest? Okej, nie jest to sala tortur, to jest nowa część lokacji. No, ciekawe co się tu znajduje, bo tu się gościu z czymś napierdala, no to ciekawe z czym. Dobra, łyknę flachę. O, no, no, no. Sący motyl, ej no, come on! Ja pierdolę i znowu znowu! Nie wiem, że znowu walczę z tym gównem, to jest znowu boss, który kurwa jest teraz mobem! Wyjdź kurwa z tej lawy! Super, nie mam prawie życia. Raz, dwa. Poproszę o... w sumie o rapier róży. Ty! Właśnie! Czekaj, czekaj, czekaj! Jak to się tak fajnie sprawdzało... to weźmy tutaj z powrotem, no szybko, szybko, nie zamiast tego, zamiast pochodni, weźmy szybko to, zmiana, teraz będzie żygał, super. Jak to się tak sprawdzał, to dźga na tą bestię gwiazdy, zobaczmy jak się sprawdzi na niego. Teraz zażyguję. Teraz żyga, ale tak bardziej za siebie, zobaczmy. A prawie kurwa nie żyje. Raz, dwa, trzy. Zrobiłem unik, ale pewnie grawie kurwa lepiej. O, coś tam dobije. Niewiele, ale. Nie wiem, że coś. Jezu, kiedy też zgnilizna wejdzie? Już powinna dawno. A, on buffuje sobie broń, dobra. Dobra, czekaj. Unik. Spokojnie, spokojnie. Nie spierdolić tego. No! Powiedziałem nie spierdolić tego i prawie to spierdoliłem. No kurwa, klasyka. No, dawaj go, dawaj go. Dobra, mamy to. Serce smoka. Tylko jedno? Za bossa dostałem chyba dwa. Albo trzy? A chuj z tym. Dobra, zobaczmy czego tu pilnował. Może chociaż to czego pilnował będzie tego, warte tego czasu. Tam coś jest. A, tylko właśnie, muszę sobie wrócić do tego, co tu miałem, czyli tak, tutaj do pochodni. Chociaż w sumie, wróćmy sobie do tego, bo na razie jest dość jasno. A tutaj weźmy może to. Okej, tu widzę potencjalna akcja, żeby szczizować tego wroga. I niewiele więcej. Dobra, mogę tutaj normalnie przejść. Też teraz ciekałem właśnie, czy ja kurde nie zginę. Ale nie. Nie ma się co martwić, mogę na spokojnie przejść. Chociaż nie mam bladego pojęcia, jak to jest możliwe, że ja po prostu chodzę po lawie i dostaję tylko lekki damage. Dobra, i czego żeś pilnował? Kamienia Kowalskiego na poziomie 7. Okej, okay, to jest nawet worth. Że te fat role. Aj, aj, aj. Dżum? Dżum? Dobra. Okej, okay, to jest ogarnięte. Dobra, jeśli odblokuję sobie dostęp do tego miejsca, do którego myślę, że odblokowuję, to nie mam teraz zamiaru zmieniać kurde tego.
Nie, czyli zmieniać. Nie mam zamiaru teraz tepekować się do miejsca łaski, bo prawdopodobnie odblokuję sobie dojście do niego. No, idąc teraz właśnie na górę. Właśnie, żeby tylko nie wypaść stąd, jak tam gościu wyleciał. Okej, tam chyba mnich ognia, tak mi się wydaje, stoi. Okej, tu jest przedmiot. Ten się nie interesuje, ale widać, że broni tego przejścia, bo już widziałem ten most. Ponury kamień kowalski level 5. To mi się podoba akurat. No i dobra. Okej, weźmy sobie na niego woal, jeśli mam. Ale widzę, że nie. Ty właśnie, ten słojomod jeszcze, to miałem zobaczyć. Działa w kształcie słoja, który wykorzystuje materiały wybuchowe do wystrzeliwania wielkich bełtów. Zadaje dużo obrażenia, ale wolno się przeładowuje. Eksperymentalna broń palna, którą ktoś zabrał na ofensywę wulkanicznego dworu, gdzie odkryto, że nikt nie wiedział, jak jej używać. Okej. Dobra, ale tak szczerze, jeden strzał bym wypróbował. Jeden strzał wypróbuję. Ha, czekaj, materiały wybuchowe mówisz? Czyli pewnie wybuchowe bełty potrzebuję. No, mam akurat kilka. Jeszcze nie? Czy wróć, jeszcze? Też nie? A nie, dobra, wait. Pewnie wielki wybuchowy bełt potrzebuje, tak? Jap. Okej, animacja podobna do tego z... Podobna do tej z... Okej, jest to mnich ognia i to... Ale mnich czarnego płomienia. No brawo! Brawo, ja... O, nie mam flaszek. Dobra, moment, panie Dziejaszku, do ciebie zaraz wrócę. Chcę odblokować przejście. Czy dasz mi to zrobić? Tam coś fajnego może być. Dobra, podczas animacji powinien być nieśmiertelny. W jakimś stopniu. Kastenka jest cała, to jeszcze lepiej. Leczenia po prawdzie nie dostanę, ale bynajmniej gościu tam stoi w miejscu, nic nie zrobi. No i tu się teraz to powinno podnieść i dzięki temu właśnie będziemy mieli przejście do tego pierwszego miejsca łaski. No, znaczy do drugiego miejsca łaski, ale pierwszego w tym jakby miasteczku takim niewolniczym, czy co to tu jest, no ale raczej jest to takie niewolnicze miasto. Chociaż kto wie, może wcześniej to było po prostu miasto w wulkanie. I powiedzcie mi teraz, z czego jest ten metal, że on się nie stopił w lawie? Dobra, typ ciągle do mnie biegnie. A, drugi raz. Teraz cyk. I chodź, panie Dziejaszku. Chodź. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z mocą błyskawic i krwawienia. I już widzę, że średnio. Pięknie. I... O, nic z niego nie dostałem. To aż dziwne. Myślałem, że jakieś zaklęcie chociaż zdropi czarnego płomienia, no ale niestety. Przed tobą potworność. Znaczy? Wygląda jak arena do walki z bossem i jest tak w istocie. Szlachcic boskiej skóry. Okej, okay, był apostoł, teraz szlachcic. Au. Pewnie spam mi kurwa jednym atakiem. O kurwa, ma ogon? Dobra, tu jestem. Tak, to jestem bezpieczny przed tym. Nie! Kurwa, popierdoliły mi się opcje!
Kurde, mogło być za pierwszym. Mogło być za pierwszym, ale nie, musiałem to zjebać na własną kurwa prośbę. Dobra, ale mamy przynajmniej odnowienie i mamy tutaj właśnie skrót bezpośrednio do tej lokacji. Lokacji, czy tam po prostu do areny z walki z bossem. Z walką z bossem. Kaptur mnicha czarnego płomienia. No, ciekawe, czy lepszy od tej maski. Okej, okay, dalej będę miał średni ciężar. I mam tutaj fizyczne obrażenia ogólnie lepszą redukcję, więc poproszę. Kolczy kaptur z żelaza okrywający obręcz z motywem płomieni. Strój mnichów czarnego płomienia. Mnisi czarnego płomienia zniewoleni przez czarny płomień zabijający bogów zostali zdrajcami i porzucili obowiązki strażników. Trudno stłumić pokusę wywołaną zakazem. No, jak to się mówi, zakazany owoc smakuje najlepiej, prawda? Dobra. Zjednijmy sobie ukroniczne na tę walkę i obym teraz nie zginął, bo byłoby naprawdę chujowo dać się zabić w tym momencie. Zaś mi się pojebało. Ja, buffik. Cyk, cyk. Tutaj, dobra, czekaj, tutaj to muszę wypierdolić stąd. Au. Ty patrzcie, taki gruby, a kurde jak szermierz walczy. A ja się dałem prawie zabić teraz jak idiota. Okej, nie wiem co on zrobił. What the fuck?! Jak on... Jak?! No poważnie, w jakim stopniu to jeszcze jest człowiek? Z tym ogonem. To durne pytanie to jest. Bo to coś już raczej nie jest człowiekiem. Czasami pytanie, czy to coś w ogóle kiedyś było człowiekiem. Tak samo jak apostoł boskiej skóry. Jezu, że mu krwawienie jeszcze nie nabiłem, to jest naprawdę w szoku. Okej, okay, bardzo ładnie. Dobra. I padł. Za drugim podejściem ogólnie, ale za pierwszą taką faktyczną walką. I mamy szlachetną obecność i broń. Ty w ogóle właśnie, ja tutaj nie zdobyłem tej, w tych runie podniósł mnie, ale bym sobie pluł w ryj, jakbym tutaj zginął. Dobra, łaska odkryta. Ta, to w ogóle nie wygląda creepy, co nie? Dobra, zanim zabierzemy ten przedmiot, zobaczmy, co coś się tutaj kryje, ale z tego, co widzę, to nie. Co to jest skóra taka wielka skóra węża? Poza tym, bo to w sumie to na górze wygląda jak martwy wąż, ale nie ma oczu. Więc wygląda jak wielka wylinka. Worek owodniowy węża. Okej. Okay. Zobaczmy. Najpierw jeszcze tę broń. O, patrzcie. Obieracz boskiej skóry i zszywacz boskiej skóry. Elegancki miecz o seledynowym ostrzu, który służy do przebijania wroga. Posługuje się im szlachta apostołów boskiej skóry. Arystokraci są dalece lepszymi szermierzami niż pospólstwo. Pomimo rozmiarów miecza można wyprowadzać nim serię ataków, za którymi trudno nadążyć wzrokiem. I nadziewające pchnięcie, to już akurat znana umiejętność. I zobaczmy jak się tym walczy. Czemu gubię klatki na chwilę, kurde, to dźgnięcie wykonywałem. Czy będzie wykonuje, ale zacząłem to wykonać je normalnie. Dobra, ładowany. Dobra, dwuręczny. Dobra, to takie same animacje, tylko właśnie wykonuję to dwuręcznie, czyli bije więcej. A i patrzcie, to też mogę naelektryzować. No, nie szaję. Ale to jest... Ouuu, ale dobra, 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 ale patrzcie, jest miecz do pchnięć, a tu jest ciężki miecz do pchnięć. Ej, dobra.
test. Czy ja mogę mieć... Czy ja dalej mogę używać Power Stance'a, mając miecz do pchnięć i ciężki miecz do pchnięć? Nie, nie mogę. Mimo iż w teorii są to te same bronie, no to w praktyce jednak nimi nie są. To w ogóle teraz zauważyłem dźwignię. O, winda. Dokąd? Wygląda znajomo, zbliża się mrok. Oho. Czy w którym kierunku? Tak mniej więcej w tym, to tu chyba do nawiązanie do tego nurka mroku z DS-ów 2, który zostawił. Tak myślę przynajmniej. Dobra, ale wróćmy tutaj do tego jednak, do zbieracza, bo jakoś lepiej mi się nim walczy. Chociaż muszę przetestować też ten ciężki miecz do pchnięć. Czy to czy... O, a nie! Dobra, nie, sorry! To nie do nurka nawiązanie, to nawiązanie do pontyfika. Bo jest identyczny przekrój lokacji, w którym jest ten boss. U pontyfika też była winda na górę i takie dwa przejścia łączące się po bokach. Z sekretem, czy z sekretem, z jakimś itemem. Okej, dobra. I get it. Okej, da się iść dalej. Okej, dobra, myślałem, że jakoś tam przejdę, ale... Chociaż w sumie, może jakbym tak to obszedł od tej strony, to może bym tam dotarł. 40 minut na liczniku. Dobra, zobaczmy. Bo to wiadomo, raczej wskoczę na to, co nie? Dokładnie. O, a nie, dobra, tam jest tylko po item przejście. Dobra, no. Chociaż poprzednio to dojdę. Gasnący motyl, pasek białego mięsa, kolejny motyl. Dobra, flaszka. Teraz sobie, żeby przeoszczędzić, to właśnie wróćmy do tego mieczyka. Który jeszcze one-shotuje w ogóle te larwy, więc tym bardziej. Na plus jest go używać. Co mamy tutaj? Remedium wezwania zgiętego palca. Okej, czyli trochę useless. Ale tutaj... Okej, mogę przejść. Nie ma niewidzialnej ściany, nic takiego. Dobra, to zobaczmy, dokąd to prowadzi w takim razie. A nóż widelec do... kolejnego miejsca łaski. Uważaj, wróg, dlatego zachowaj spokój. No już się boję, co tym razem? Zaś ten magma wyrm wyskoczy, czy nie? Dobra. To nie magma wyrm. Wróg jest mi już znany. Au. Haha, chciałoby się, co? Nie ma tak łatwo. Dobra, nic nie zostawiła, szkoda. Okej, tutaj, no widzę, nie ma przejścia zwykłego, czyli będę musiał iść normalnie po lawie. Czy jakiś amulet na odporność na ogień? Nie przy sobie, niestety. Bardziej lipa. Inkantację mam jakoś na ogień odporności wsadzonej? Nie mam, ale w razie czego przygotuję sobie to. A ja a propos inkantacji, zobaczmy te inkantacje od tego szlachcica, którą dostaliśmy. To jest tutaj. Szlachetna obecność. Starożytna moc szlachty boskiej skóry. Dynamiczne wyprężenie brzucha, by uwolnić falę uderzeniową odrzucającą pobliskich wrogów. Ładowanie zwiększa siłę. Fale. Niegdyś ta inkantacja była znakiem boskiego gniewu, ale stała się trofeum zdobywanym przez szlachtę podczas polowań na bogów.
Okej, okay, ciekawe. A tam przedmiot jakiś widzę w tej rzeźbie. Tylko to raczej z góry musiałbym go zdobyć. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Dobry kamień kowalski. Okej, okay, no liczyłem, że mi da, kurde, popiół wojny, no ale kamień kowalski też dobra rzecz. Też dobra rzecz. Przed tobą cenny przedmiot. Prawdy? No, coś tu mamy. Jakieś to dwie ręce. Słyszę, jak chodzą, słyszę, jak chodzą. Klucz kamiennego miecza. No to faktycznie cenny przedmiot. Oh, fuck me! Jezu, ta reakcja! No i takim śmieszkowym akcentem, myślę, możemy materiał zakończyć. Chociaż trochę szkoda tego zgonu. O Boże, to było zajebiste. Zajebiste, zajebiste. Serio, takimi śmierciami to ja lub mogę ginąć i to z wielką chęcią, bo wtedy sam się z tego śmieję, no bo kurde. Trochę ciężko się nie śmiać z takiego czegoś, nie? Oho, drabina wyżej z tej strony. Ciekawe, czy tam jest przejście, kurde, z tą windą, którą tutaj wyhaczyłem. Do której wyciąłem na główkę. Jest to bardzo możliwe. Bo tutaj pewnie nie ma opcji przywołania windy. No nie, ale kurde, myślę, że to jest przejście i się za późno zorientowałem, że to jest po prostu spadek w przepaść. Ale nie powiem, no, bardzo w stylu From Software to jest zagranie. Jestem ciekaw, czy to ktoś dla śmieszków wsadził, czy to pierwotnie miało być co innego. Nie poddawaj się, ale nie poddawaj się w przechodzeniu lokacji, czy w walce, która się tu znajduje. Może po trochu jedno i drugie? Wow, 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 panie! Pan żeś się z chujem na mózg nie pozamieniał? Tak wyglądacie, wiecie? Widzicie, rozumiecie? Nie dość, że gościu, kurde, ginie, to jeszcze wybucha trutką, kurde. Czemu oni go napchali, że on, kurde, że mu łeb trucizną wybucha, kiedy ginie? Dobra, okej, powinien mu tutaj wrócić normalnie, więc weźmy to. Plebejska obręcz. Nie to chciałem zrobić. Dobra, na szczęście nie wiązało się to ze zgonem, więc zrobię trasę. Dobra, jak tacy jesteście chętni na wpierdol, to wam go kurwa udzielę. Było się po prostu nie wtrącać. Bo chyba flaszkę odzyskałem z nich, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewny. Dobra, 40, może 5 minut macie? Może 6? Ej! Ej, typie! Weź swój dupę, co? 7 minut stosunku. No i tu jest ta winda. Dobra, ja ją odsyłam tutaj na dół. Czyli to jest... Właśnie, czy to jest, kurde, winda...
która jest skrótem, czy to jest winda, która jest dalszym przejściem? Dobre pytanie. Z tej strony nie otworzę. Okej, czyli tutaj jest skrót jednak. Dobra, no to co nam przyszło do sprawdzenia? Co mi zostało do sprawdzenia? Poza tym, czy ta winda prowadzi? W sumie to tylko druga strona tego korytarza, powiedzmy. Zobaczmy, co tu się na końcu kryje. Wątpię, że kolejna walka z bossem, no ale... Holiday jest znowu wężyk z biczem, tylko nie z tym biczem ognistym. Tutaj coś ciekawego? Nic. Tak ktoś ze słojem na obie ubolewa nad w sumie nie wiem czym. Przejść... Błagam, powiedzcie, że to jest przejście, o którym myślę. Powiedzcie, że to jest ten skrót w tej lokacji, w tej. Znaczy skrót, że to będzie skrót do dworu. Oj nie. Oj nie, niestety nie, co jest, kurwa, ile tu jest ciał. Prochy człowieka węża, okej. Kolejne prochy do kolekcji, powiedzmy. To jakiś przeciwnik. Co ma tarczę na sobie, czy co? No pewnie, dołącz do kumpla, kurwa, jak ja się z nim walczę. Wbij mi, kurwa, na plecy. Jakiś czarodziej to jest, widzę. No kurwa, wąż tego chyba z jajem jeszcze na głowie. Jakim cudem? No pytam się, jakim cudem? Tutaj, proszę, proszę. Przejście za mieczyk. Użyjmy. Tak, 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 użyłeś klucza. Gdzie mnie to zaprowadzi? No, w miejsce trochę nieciekawe, jeśli mam być szczery. O, tam jest, kurde, przedmiot. Jak go zdobyć? Dobre, kurwa, pytanie. Tu mogę schodzić coraz niżej. Ja pierdolę, kurwa, gdzie iść? Gdzie iść? No nie powiem, jak mam gdzieś iść, to wolę iść tam, gdzie jest miejsce łaski, czytaj checkpoint. No, bez takowego, no to wolałbym jednak nie ten... Nie usuwać się z wulkanicznego dworu, nie? Ja pierdzielę, no niewiara! Dobra, czyli mamy to i to mnie pewnie przeniesie w to miejsce. Kurde mać, no! Patrzcie, ja jestem teraz dosłownie nad Tanif, nie? Nad całą tą ekipą z dworu. Dobra, YOLO. Może będzie teleport zwrotny. A jak nie, no to już chuj. I chuj, jednak nie ma teleportu zwrotnego. Ale jest boss. Kolejny. To co tym razem? Apostoł boskiej skóry? What the fuck? O! O nie! Na audiencję! Audiencję z czym? Łowca węży? A ty, to jest ta broń chyba, o której wspominał ten ziomek. Ten duch. Pokaż mi to. Wielka włócznia. Wygląda jak włócznia bezmiennego króla. Broń, która służy zarówno jako wielki miecz, jak i włócznia.
Ponoć w dalekiej przeszłości używano jej do polowania na nieśmiertelnego wielkiego węża. Gdy styka się z takim stworzeniem, ukazuje długie, świetlne ostrze. Kiedy heroiczne aspiracje ich pana przerodziły się w zwykłą chciwość, jego ludzie szukali broni, dzięki której mogliby go powstrzymać. Unikalna umiejętność polowania na wielkiego węża. Wykonaj potężny wypad, a następnie wciśnij przycisk ponownie, by wyprowadzić pchnięcie w górę. W walce z wielkim wężem pojawi się długie, świetne ostrze, pokazujące prawdziwą potęgę tej broni. Okej, okay, czyli tak, mamy bossa, który ewidentnie chyba jest nie do końca teraz przeze mnie do zabicia, a który chyba domyślam się po nazwie tego miejsca łaski, kim jest. Bo skoro to jest ostatnie dla mnie prośba z dworu, a tutaj mamy na audiencję, no to mamy do czynienia pewnie z wężem, tym, który był tutaj gdzieś wspomniany, tym całym wężem z góry Gelmir, czy jak on się jakoś tak zwał. I gdzieś tu się pewnie pojawi ten cały pretor Rykard, czy jak to tam się wymawia to imię, ale chyba Rykard wymawia to imię Tanif. Więc no, ja sobie jednak odpuszczę tę jedną walkę. Na teraz mówię, najpierw wolę cały ten quest dla wulkanicznego dworu ukończyć, wszystkie te kościki, a potem się ewentualnie zająć tym bossem. Czyli dobra. Droga nie droga nieprawości. Kościół też nie. O, świątynia Eiglei się nazywa ta lokacja. Spoko. Dobra, fajne jest właśnie to, że dopóki nie zawalczę z tym bossem, no to nic się nie ten, to mi nic nie zrobi. Ty, a właśnie miałem to jeszcze sprawdzić. Procha człowieka węża. Duch zdeformowanego człowieka węża posługującego się biczem z lawy. Ponoć dawno temu stary wąż zamieszkujący górę Gelmir pożarł półboga, w wyniku czego narodzili się ludzie węże. Intrygujące. Worek owodniowy węża. Worek owodniowy z łona matki, która wychowywała nieszczęsne, niechciane potomstwo zrodzone w czasie odrażającego rytuału. Nigdy nie wyschnie. Na zawsze pozostanie wilgotny. Okej. Okay. Czy ja to mogę dać tej? Zorajas? Bo ona była takim wężem, nie? I coś tam gadała, że została zrodzona z tego. Zrodzona z pomocą króla, czy z łaski króla, coś takiego. Gdzie ona była? Tutaj? Nie, chyba pokój dalej. Yep. Oj, patrzcie, już jest w formie człowieka. Siema. It's you. Forgive me. My mind never ceases to churn of late. Well, I know I can trust you. I saw something slithering in the pitch black of night. It entered the room next to this one and never came out. If I'm not mistaken, it took the form of a serpent, just like me. Does the volcano manor hide some secret that Lady Tanith has kept from me? I realize that I shouldn't impose, but if you discover anything, would you please share? Odkryłem te informacje dawno temu. Really? Oh, so there was a secret after all. Oh my. Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not by the grace of a king? No niestety nie. What is this? I remember this scent distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born inside this. It's a part of my birth mother. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith one day.
I hope to call her mother once again. This time from the bottom of my heart. I want to know one day. Dobra, to się powtarza. Dobra, przeładujmy lokację w takim razie. Jestem teraz chętny posłuchać tego do końca. Znaczy posłuchać, pociągnąć to tak w miarę, nie? Już ma prawie godzinę ten odcinek, ale chociaż ile mogę pogadać, to tyle pociągnę. Tam muszę tak jeszcze kawałek wyciąć, no ale to też nie jest dużo. Czołem. O formie zaraz mogę powiedzieć, tak znaczy wróć. Zaczynamy od tego, że Zorayas ma tą wężową formę. Did you see her? The girl, Raya, with her true face. Well, if she confided in you the name Zorayas, then perhaps it is not my place to speak. But as her adoptive mother, I ask of you, please be kind to her. Look after young Zorayas. Her true visage belies the purity of her heart. Honestly, I hardly deserve the sweet child. Please, her true visage. She said that to you. I should have known something was wrong. The signs were clear enough. Well, Zorayas has placed her trust in you. All the more reason I must tell you. That some things are better left unknown. Besides, no one should be blamed for their heritage. Think about it. We are resisting the ways of the Erd Tree itself. What matters one's lineage in such a crisis? Zorayas has placed that some things. No. I haven't seen Zorayas anywhere, and she has no scouting duties now. Has she gone off in search of answers? Why won't she just listen? May I ask, not as the manor's proprietress, but as Zorayas's mother, if she discovers the answer to her question, and it causes distress, have her drink this potion, to purge that which would cause her pain. Eliksir zapomnienia. Ciekawe. Yes, I know. My wish is a grave disrespect to her. No different than the Erd Tree's imposition. But I've no choice. It must be done. No właśnie nie. Prawdy nie powinno się ukrywać. My wish is a grave that I've no choice. Okej. Tutaj. Okej, nie ma jej w tym miejscu. No, no musi być gdzieś w dworze. Tylko pytanie, gdzie konkretnie. Na bank, albo przy którymś miejscu łaski, no albo właśnie gdzieś w tej części. No dobra, poszukamy jej w kolejnym odcinku w takim razie. Ale zobaczmy jeszcze opis tego przedmiotu. Tutaj. Napój zapomnienia, który przepędza troski i gorzkie wspomnienia. Cyk, jeszcze rym. Dar od Rajkarda, zaprzysiężonego bluźnierstwu dla pani Tanif, która niestety nie potrzebowała tego napoju. Panie, nie istnieje gorsza udręka niż zapomnienie o tobie. Ciekawe. No dobra. Coś tu niecoś zgarnęliśmy. Czyli teraz tak, target na kolejny odcinek jest taki. Poszukać Zorayas. Mam szczerą nadzieję, że jest przy którymś miejscu łaski, albo chociaż blisko jakiegoś, żeby nie musiał całej tej lokacji skautować jeszcze raz. I je szukać. Tą drugą część, tą nie na teleporcie, tą jakby jest teleport, to w drugą stronę iść i tam to obczaić. No a poza tym, no to nie wiem, no chyba będę musiał iść do stolicy, albo stolicę jakoś przeeksplorować tutaj, albo tutaj jakoś obczaić ten... Znaczy tak, po pierwsze te katakumby, a po drugie tutaj całe te, bo w sumie to drzewo mam odkryte, ale jakby nie byłem tutaj jeszcze pod drzewem, nie wiem czy tam coś się fajnego może znajduje, czy może nie, więc zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle w tym odcinku, do usłyszenia i do zobaczenia
w kolejnym materiale zagrajmy w Elden Ring. Cześć!